Panie profesorze, Nagroda Polski Herkules, gratuluję. Jakie osiągnięcia w swojej karierze uważa pan za najbardziej znaczące dla rozwoju budownictwa w Polsce? Polski Herkules 2023 w dziedzinie nauki i edukacji to dla mnie bardzo ważne wyróżnienie. Jednocześnie tę nagrodę chciałbym dedykować całej społeczności Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, którym kieruję od 8 lat. Rzeczywiście ostatnie lata to pasmo sukcesów naszego wydziału. Dwukrotnie pierwsze miejsce w rankingu Builder, dwukrotnie drugie miejsce w rankingu Perspektywy. Także dwukrotnie kategoria naukowa A, którą mamy obecnie, dała nam prawa habilitowania. Niedawno odbyła się pierwsza habilitacja w historii wydziału, na którą wydział czekał 50 lat. Świetnym też ruchem strategicznym było otwarcie oddziału w Katowicach. Dał nam też dobrą pozycję w regionie, w metropolii śląskiej. W ocenie parametrycznej Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunek architektura uzyskał doskonałość. Dlatego statuetkę pragnę zadedykować całej społeczności, która na to ciężko pracowała. Laureaci wyróżnienia Polski Herkules to osoby, które właściwie całe swoje życie zawodowe poświęciły budownictwo. Z tego tytułu pytamy, jak bardzo jest to ekscytująca dziedzina? Czy budownictwo jest sexy? Zawsze, od samego początku, ukończenia studiów, byłem czynnym projektantem. Szybko zdobyłem uprawnienia, jednocześnie pracowałem na uczelni i zajmowałem się nauką. Czyli łączyłem te trzy elementy bardzo ważne, czyli z praktyki do nauki, z nauki do praktyki, z edukacji do nauki i do praktyki. Tak więc można to nazwać, że to rzeczywiście wszystko jest razem sexy, ponieważ jest to pewnego rodzaju pasja. Architektura, budownictwo jest moją pasją i zawsze tak zostanie.